Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Jezus jest Bogiem. Na pewno przyczyniły się do tego, taką inspiracją było jedno wydarzenie, które miało miejsce kiedyś. I to jest jedna rzecz. I to kazanie mówiłem gdzieś parę lat temu w kilku zborach, ale w związku z tym, że zauważyłem pewien taki niedobry trend i w chrześcijaństwie, i również i w naszych szeregach, a także w kościołach, które gdzieś tam, czy w ruchach, które gdzieś są takimi odłamami adwentystycznymi, zauważyłem taki problem, że pewne z tych ugrupowań, czy pewne osoby podważają boskość Ducha Świętego, idą tym torem i za jakiś czas pojawia się u nich też podważanie boskości Jezusa. I to mnie bardzo smuci, gdy czytam pewne myśli, gdzie ludzie w internecie dzielą się swoimi przemyśleniami na temat Słowa Bożego, że nawet niektórzy z naszych braci zaczynają w ten sposób postrzegać te rzeczy. Więc postanowiłem to Słowo Boże, które gdzieś kiedyś Pan Bóg położył mi na sercu, jeszcze raz w kilku zborach powiedzieć, dlatego że uważam, że to jest sedno naszej wiary. Jezus jest Bogiem. O tym wydarzeniu wspomniałem, które było inspiracją. Jakiś czas temu, gdy byłem członkiem takiej grupy domowej, o której już kiedyś już wam mówiłem, grupa domowa listonoszy, która studiowała Słowo Boże. Ta grupa istniała zanim jeszcze zostałem adwentystą. Ona gdzieś mniej więcej 8 lat istniała, gdzieś tak można powiedzieć 4 lata przed moim chrztem i 4 lata gdzieś jeszcze po moim chrzcie spotykaliśmy się. Każdy piątkowy wieczór u mojego przyjaciela, listonosza, który jest z Kościoła Ewangelickiego, na początku w czwórkę, później w piątkę, przez wiele lat spotykaliśmy się, studiowaliśmy Słowo Boże, modliliśmy się w różnych sprawach. I myślę, że to był bardzo, bardzo fajny czas. I raz na jakiś czas pojawiały się takie osoby, które zapraszaliśmy, które korzystały z tych zaprosin, i były obecne na tych spotkaniach. I pewnego razu, gdy studiowaliśmy list do Efezjan, jeden z nas zrobił taką pauzę i zadał takie pytanie, bo to, że Jezus, Ojciec i Duch Święty są, wierzymy w Trójcę, że Bóg jest w trzech osobach, wierzymy chyba tu wszyscy. I nagle jedna osoba, która była któryś tam raz na tym spotkaniu, jakby nie z tej grupy oficjalnej, zaczęła podważać te słowa. No i to było, powiem wam szczerze, jedno spotkanie przez 8 lat, z którego wyszedłem z bólem głowy i z którego wyszedłem bardzo niepocieszony i smutny. Czułem, że ten wywód tej osoby, która była gościem na tym spotkaniu, o tym, że Jezus jest tylko prorokiem, spowodował takie, no wiadomo, że były jakieś tam argumenty, czasami może w mocnym tonie jedna z osób padła na kolana, żeby oczyścić atmosferę, zaczęła się modlić. No było to dosyć takie dziwne doświadczenie. No i to było jedno z takich punktów, na którym się zacząłem zastanawiać i studiować to zagadnienie. A drugim wydarzeniem to już jakiś czas po tym, gdy już zacząłem przygotowywać to kazanie parę lat temu, gdy chodziłem po rejonie, przechodziłem przez pewien park w Bielsku i szedłem sobie w trakcie pracy, akurat przechodziłem przez ten park i zaczepiły mnie dwie panie, okazało się, że są z organizacji Świadków Jehowy i wręczyły mi taką broszurę Kim jest Jezus? I ta broszura była poświęcona w całości osobie Jezusa Chrystusa według tego, jak wierzą te panie, tam było to wszystko opisane. No i zaczęliśmy tam rozmawiać. Oczywiście ta rozmowa w bardzo przyjacielskiej atmosferze była przeprowadzana. Co ciekawe, te panie ode mnie literatury nie przyjęły. Pamiętam, że w tym samym czasie były wykłady, a ten park był bardzo blisko kościoła, jest bardzo blisko kościoła adwentystów w Bielsku Białej, gdzie jestem listonoszem.
I akurat miały być wykłady w zborze bielskim za kilka dni, więc zaprosiłem je na te wykłady. No ale też zauważyłem, że nie przyjęły tej oferty, więc to tak mnie też zastanowiło, że niektóre osoby chcą, żebyśmy coś brali, ale przyjąć nie za bardzo chcą. I przeczytałem tą broszurę. No i też na podstawie tych myśli, które tam były zawarte i na podstawie Słowa Bożego skonfrontowałem to. No i chciałem się również i z wami podzielić tymi myślami. I to kazanie jest takim kazaniem bardziej nas utwierdzającym, takim teologicznym, które ma pokazać to, co Słowo Boże mówi w tym temacie. Więc będzie bardzo dużo tekstów czytanych. Ja od siebie niewiele będę mówił, bo chciałbym, żeby Słowo Boże przemówiło takim mocnym poselstwem, że Jezus jest Bogiem. Pewnego razu Jezus zapytał swoich uczniów, studiowaliśmy to niedawno, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jak pamiętamy, padały różne odpowiedzi. Fragment z Ewangelii Mateusza nam o tym mówi. Rozdział 16, wersety od 13 do 16. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, inni zaś za Jeremiasza albo jednego z proroków. Wtedy zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? A Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I podobne odpowiedzi padają i w naszych czasach. Niektórzy uważają Jezusa za proroka, inni tylko za anioła, jeszcze inni za wybitnego nauczyciela. Później pada pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Słowo Boże objawia nam, kto objawił tą prawdę Piotrowi. 17 werset nam o tym mówi. Jezus zaś rzekł mu, szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Czyli to, co przyjmujemy, to tak już też na lekcji mówiliśmy, nie my sami z siebie pewne rzeczy wykonujemy, które chcemy dobrze czynić, ale to jest pochodzi od Boga. I tak samo to, co poznajemy. I prędzej czy później każdy człowiek będzie musiał sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kim jest dla mnie Jezus? I od tej odpowiedzi będzie zależało życie wieczne każdego z nas, każdego człowieka. W Biblii Jezus określony jest w bardzo różny sposób. Jednym z takich określeń jest Syn Człowieczy. Jest to określenie, które Jezus używał najczęściej wobec samego. Jak myślicie, dlaczego? Syn Człowieczy. Jezus stosował je, aby podkreślić też swoje człowieczeństwo i chciał podkreślić, że jest tym, który jest blisko człowieka. I Pismo Święte przedstawia Jezusa jako prawdziwego człowieka, który przyszedł na ziemię i rozpoczął swoje życie na ziemi jak każdy z nas. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza. To słowo bardzo dobrze znamy. W pierwszym rozdziale i w wersecie 23. I też tu już można powiedzieć, są pewne słowa, które są odpowiedzią na te pytanie, czy Jezus jest Bogiem. Oto dziewica będzie w ciąży i urodzi syna. I nadadzą mu imię Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Urodził się, dorastał, przeżywał tak, wszystko tak samo jak jego rówieśnicy. Pracował, jadł, spał. Odczuwał zmęczenie, radość i smutek. Był normalnym człowiekiem. Tytuł Syn Człowieczy oznaczał jednak coś o wiele więcej niż tylko samo człowieczeństwo Jezusa. Bo w Księdze Daniela możemy ciekawe myśli przeczytać. W rozdziale 7 i wersety 13-14. Też jako adwentyści znamy je bardzo dobrze. Widziałem też w widzeniu nocnym kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba. Przyszedł aż do Starodawnego i wprowadzono go przed Niego. Dano mu władzę, cześć i królestwo,
aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie zostanie zniszczone. Ktoś podobny do Syna Człowieczego przyszedł na obłokach niebieskich do sędziwego, by otrzymać wieczne panowanie, chwałę i królestwo. Nowy Testament nawiązuje do tej wypowiedzi Daniela, znów w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 24. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 30. Wtedy pojawi się na niebie znak Syna Człowieczego i będą biadać wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą i z wielką chwałą. I może jeszcze werset 31 rozdziału 25. A gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nimi, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały. Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, przyjdzie na obłokach nieba, aby sądzić żywych i umarłych. Przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów. Czy może to być dzieło tylko stworzenia, a nie Stwórcy? Tylko proroka? Tylko nauczyciela? Jest bardzo ważne dla chrześcijan, by mieć świadomość, że Jezus jest w pełni człowiekiem. Jezus nie przyszedł jako król, nie urodził się w pałacu, urodził się w stajni, w dosyć niekomfortowych warunkach. W stajni raczej nie ma przyjemnego zapachu. Już swoim przyjściem na świat Jezus pokazał, że chce być przy tych, którzy są najbardziej potrzebujący, przy najbiedniejszych, przy tych, którzy są w potrzebie. Bóg nie jest obcy dla nas, bo nas doskonale rozumie. I On pragnie dotrzeć do każdego człowieka. A to, że nas doskonale rozumie, pięknie opisują fragmenty, które są zapisane w liście do Hebrajczyków. Na przykład 2:18. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może ratować tych, którzy są kuszeni. I troszkę dalej, w list do Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć w naszych słabościach, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, oprócz grzechu. Podejdźmy więc ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w dogodnym czasie. Tylko Jezus może wiedzieć, przez co przechodzimy w naszych doświadczeniach, dlatego że sam przez to przechodził. Wygrał z grzechem. Tylko On może być naszym orędownikiem. To też w kontekście niedawnych świąt w powszechnym Kościele. Tylko On może być naszym orędownikiem. Tylko On może wyzwolić nas z grzechu i mocy szatana. Największą pokusą, z jaką szatan przyszedł do Jezusa, było to, aby użył swojej własnej mocy wtedy, kiedy był kuszony. Aby pokazał, że jest Synem Bożym. Zamień kamień w chleb. Jak wiemy, Jezus nie uczynił tego. Gdyby to zrobił, przegrałby, bo szatan zarzuciłby mu, że nie jest w stanie nie popełnić grzechu i żyć jako człowiek, gdyż użyłby swojej mocy. Ale Jezus wszystko, co czynił na ziemi, czynił z woli i mocy Ojca. Nie złamał prawa. Wygrał z grzechem. I my jako ludzie, tak jak tu też było na lekcji wspomniane, sami z siebie nie jesteśmy w stanie być wiernym świętemu prawu Bożemu. Ale w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, tak. Jezus przeżył doświadczenie człowieczeństwa. Dlaczego właśnie mówię o tym człowieczeństwie? Bo to jest też właśnie ważne w kontekście pewnych słów, które podam, na które powołują się, szczególnie właśnie powoływały się te dwie panie, z którymi rozmawiałem. Jezus przeżył doświadczenie człowieczeństwa i przeszedł przez to doświadczenie zwycięsko, ale tylko dzięki stałej łączności z Ojcem. I teraz też zachodzi pytanie do nas, jaka jest nasza łączność? Czy zwyciężamy z Jezusem Chrystusem? Czy powierzamy Mu nasze troski, nasze problemy? Jak już wspomnieliśmy na początku tego rozważania, Piotr powiedział o Jezusie: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Syn Boży. To też jeden z takich tytułów, który w Biblii często występuje. Na przykład Mateusz 3:17.
I rozległ się głos z nieba, to jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Pamiętacie, kiedy te słowa zostały powiedziane? Przy chrzcie Jezusa. Co się wtedy też stało? Spoczął Duch Święty w postaci gołębicy, tak? To też nam coś mówi. Podczas chrztu Jezusa Ojciec nazywa Go swoim Synem. Syn i Ojciec są dwiema osobami, ale mają identyczną naturę. I otwórzmy Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Nie musimy tak aż bardzo skakać po tych tekstach, dlatego że w tych wersetach, które podaję, skupiamy się przede wszystkim na Ewangeliach, a szczególnie na Ewangelii Mateusza i Jana. Ewangelia Mateusza 11, 27. Wszystko zostało mi przekazane przez mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A w Ewangelii Jana są zapisane takie słowa, jeden z najkrótszych wersetów w Biblii, 10:30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus z racji tego, że przyszedł na ziemię jako człowiek w czasie swej ziemskiej misji, dobrowolnie poddał się woli Ojca. I możemy o tym przeczytać w liście do Filipian. 2:6-8. Też bardzo wymowny i ciekawy fragment. Który będąc w postaci Boga, nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, ale uczynił się opróżnionym, przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie, będąc posłusznym aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Z perspektywy bycia człowiekiem i zależności od Ojca w Ewangelii Jana Jezus mówi, jest taki werset 19 w 5 rozdziale, Ojciec większy jest niż ja. To jest fragment z Ewangelii Jana 14:28. I właśnie ten tekst jest takim tekstem, który najczęściej wpadał w tej rozmowie, którą miałem z tymi dwoma paniami, ale też często pojawia się w innych dyskusjach, na różnych forach. I jest takim przedmiotem takiej rozgorzałej dyskusji. No bo skoro Jezus mówi, Ojciec większy jest niż ja, no to tu pewne osoby mają argument. To nie może być Bogiem. Ale musimy pamiętać, z jakiej perspektywy właśnie Jezus mówi te słowa. Z perspektywy bycia człowiekiem i zależności od Ojca. Czy na podstawie tego tekstu mówionego przez Jezusa właśnie z perspektywy człowieka i swojej misji, o której nieprzypadkowo wcześniej czytałem, misji ratowania ludzkości, na którą dobrowolnie się powołał, dobrowolnie się zgodził, bo nas kocha, możemy powiedzieć, że Jezus nie jest Bogiem? Niektórzy wykorzystują właśnie ten werset, aby zredukować rolę Chrystusa do bycia tylko stworzeniem, a nie Stwórcą. Ale zapominają, że mówi to jako człowiek zależny od woli Ojca, oczywiście z własnego wyboru, o którym czytaliśmy w liście do Filipian. Jezus, przychodząc na ziemię jako człowiek, połączył niebo i ziemię. Był w pełni człowiekiem. Zostawił swoją boskość w niebie i przyjął postać sługi. A jako człowiek wykonywał wolę Ojca i miał moc tylko od Niego. W Biblii nigdzie nie znajdziemy takiego bezpośredniego stwierdzenia Jezusa. Tak, jestem Bogiem. Zostałem posłany na ziemię jako człowiek. Gdyby tak zrobił, przypłaciłby to życiem. Dlatego, jak zauważyliśmy też w Ewangelii Marka, jak ją studiujemy, Jezus przez pewne wydarzenia, cuda, uzdrowienia stopniowo objawiał swoją boską naturę, ale nie mówił tego wprost. Nawet czasami mówił, żeby o pewnych wydarzeniach nie mówić pewnym osobom, żeby nie były rozgłaszane, bo wszystko miało mieć swoją kolejność. I
I myślę, że gdyby od początku mówił coś takiego, tak, ja jestem Bogiem, przypłaciłby to życiem, dlatego stopniowo objawiał swoją boską naturę. W jaki sposób to robił? Na przykład tak, jak jest opisane w Ewangelii Łukasza, w 5 rozdziale. W Ewangelii Marka też jest ta historia, ale też ją czytaliśmy w tym kwartale. Ewangelii Łukasza, 5 rozdział. I tutaj jest historia o uzdrowieniu sparaliżowanego. I wiemy, że przyjaciele przynieśli tego człowieka. Nawet mieli tak wielką wiarę, że rozebrali dach, żeby, bo nie było jak dostać się do Jezusa, żeby spuścić go przed Jezusa, żeby Jezus zadziałał. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział mu, to jest od wersetu 20, człowieku, twoje grzechy są ci odpuszczone. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się, mówiąc, kim jest ten, który wypowiada bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Odpuszczając grzechy choremu, Jezus, nie mówiąc wprost, pokazał, że jest Bogiem. Jezus przypisał sobie boskie prawo odpuszczania grzechów, a wiemy, że tylko Bóg może to uczynić. Chociaż są osoby, które twierdzą inaczej. Kiedyś w internecie widziałem taki filmik, gdzie stała grupka księży i jeden z nich z taką nieukrywaną radością mówił, że dostali niesamowitą moc od Boga. I to zaczął wymieniać imiona tych księży, którzy stali obok, bo bracie, księży, ty, Andrzeju, Piotrze i tak dalej, to my możemy odpuszczać grzech. Bardzo to smutne, i że ludzie bardziej polegają na ludzkiej tradycji niż na Słowie Bożym. Wiemy, że tylko Bóg może to uczynić. Ewangelia Jana 5:21 otwórzmy. A może przeczytamy większy fragment. Ewangelia Jana 5:21-23. Tu są takie niesamowite słowa, które, gdy przygotowywałem to rozważanie, bardzo mnie poruszyły. Bo ojciec kocha syna. Może 20 jeszcze przeczytam. Bo ojciec kocha syna i pokazuje mu wszystko, co sam czyni, i pokaże mu dzieła większe od tych, abyście się dziwili. Bo jak ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki syn ożywia, których chce. Bo ojciec nikogo nie sądzi, ale cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Niesamowite słowa. Niesamowita moc w tych słowach. W Ewangelii Jana są jeszcze zapisane słowa w 11 rozdziale i 25 wersecie. Wtedy Jezus rzekł jej, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, ożyje. Tylko Bóg może tak powiedzieć. Stworzenie nie może robić tego samego, co Bóg. Albowiem jak ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Teraz chciałbym przeczytać tekst, który bardzo mocno utwierdził mnie w tym, że Jezus jest Bogiem. Jest to fragment właśnie z Ewangelii Jana również, z 8 rozdziału. I tam jest taka historia, no różnie jest zatytułowana w różnych tłumaczeniach. W rozdziale 8 akurat w moim tłumaczeniu jest napisane spór o prawdę, w innych tłumaczeniach spór Jezusa z Żydami. I chciałbym przeczytać wersety od 52 do 58. Wtedy odezwali się Żydzi. Teraz poznaliśmy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś mojego słowa będzie strzec, nie dozna śmierci na wieki? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł?
i prorocy umarli? Za kogo się uważasz? A Jezus odpowiedział: jeśli ja sam się chwalę, moja chwała jest niczym, ale jest mój Ojciec, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. Lecz nie poznaliście Go, ja zaś Go znam. I gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym kłamcą, podobnym do was, ale znam Go i zachowuję Jego słowo. Abraham, wasz ojciec, cieszył się, że miał oglądać mój dzień. Oglądał i cieszył się. Wtedy Żydzi powiedzieli mu: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Na to Jezus odpowiedział im: naprawdę, naprawdę mówię wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Jam jest, czy tu w tym tłumaczeniu ja jestem, oznaczało imię Boga. Jest tłumaczeniem hebrajskiego tytułu Jahwe. I Żydzi nie mogli inaczej zrozumieć słów Jezusa, jak tylko w taki sposób, że mówi o sobie jako tym, który prowadził ich do ziemi obiecanej, z niewoli egipskiej. Dlatego chcieli go ukamienować za bluźnierstwo. 59 werset o tym mówi. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego. Jezus zaś ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc pośród nich. W ten sposób uszedł. Czy Jezus naprawdę prowadził naród izraelski do ziemi obiecanej? Czy był faktycznie tym Bogiem i czy mówił prawdę? Odpowiedź mamy w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale i wersety od 1 do 4. Też ciekawy tytuł tego fragmentu, nauka z dawnej historii. A nie chcę, bracia, abyście mieli nie wiedzieć, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali zanurzeni w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, jaka im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Jezus był tym, który prowadził naród izraelski do ziemi obiecanej. Był duchową skałą, która im towarzyszyła. Jam jest imię Boga. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To się tak pięknie przeplata przez wszystkie Ewangelie, które czytamy. Otwórzmy znów Ewangelię Jana, 20 rozdział, 28 werset. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 28 werset. Tu jest opisana historia, gdy Jezus ukazuje się Tomaszowi. Już w skrócie tylko przeczytam ten jeden werset, bo nie mamy wiele czasu, żeby czytać całość. Ale gdy Tomasz wątpił w to, że Jezus jest tym, za kogo się podawał, powiedział znamienne słowa, gdy Jezus mu się objawił, na to Tomasz rzekł: mój Pan i mój Bóg. To mówi Tomasz o swoim mistrzu, Jezusie Chrystusie. Mój Pan i mój Bóg. Tu mam zaznaczony list do Rzymian, 9:5. Też tam jest ciekawa myśl. List do Rzymian 9:5. Tu jest mowa o prawdziwym Izraelu. A ten fragment z 5 wersetu mówi tak. Do których należą ojcowie i od których pochodzi Chrystus pod względem ciała? On jest ponad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Widzimy, że nawet ten krótki fragment jest przez apostoła Pawła zakończony amen, czyli tak jest. Do których należą ojcowie, od których pochodzi Chrystus pod względem ciała. On jest ponad wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki. Myślę, że bardzo mocne słowo. Gdyby Jezus nie był Bogiem, tylko stworzeniem, to jak mógłby uratować ludzkość, która przekracza Boże prawo? Czy moglibyśmy mieć pewność zbawienia, gdyby tylko stworzenie, a nie sam Bóg zapłacił karę za nasze grzechy? Jezus jest Bogiem. I rozumiejąc, kim jest Jezus, możemy też lepiej zrozumieć, co dla nas uczynił.
bo to jedno z drugim się wiąże. To, że nas rozumie i jest naszym orędownikiem, to jest jedna rzecz, ale też jest ważne, żebyśmy mieli taką pełną świadomość tego, co Jezus dla nas uczynił. Po co przyszedł? Niektórzy też o tym zapominają. Czasami wspominają Jezusa. Czasami tak się dzieje raz w roku, ale tak naprawdę nie rozmyślają i nie rozważają tego, po co Jezus przyszedł. A to jest sedno Ewangelii. A sednem Ewangelii, jak większość chrześcijan uznaje, jest werset 16 trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Ja przeczytam może jeszcze i 17. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg swego Syna na świat, aby świat osądził, ale by świat był przez Niego zbawiony. Jeszcze dwa wersety. Wiem, że tych wersetów jest dużo, ale myślę, że to są ważne wersety i warto sobie je przypomnieć. Z Ewangelii Łukasza 19:10. Znany werset, króciutki. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zachować to, co zginęło, czyli ten tekst, który potwierdza to, co w Ewangelii Jana jest zapisane. I teraz tekst, który dla mnie jest naprawdę, kiedyś był takim wielkim objawieniem, rozważając misję Jezusa, kim On jest, właśnie Jego boskości również. To jest tekst z listu do Kolosan. Pierwszy rozdział, 15-17 werset. List do Kolosan, 15 do 17. Zresztą znów znamiennie zatytułowany jest ten fragment Dzieło Chrystusa. Pierwszy list do Kolosan, pierwszy rozdział od 15 do 17. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym całego stworzenia. Ponieważ przez Niego stworzone zostały wszystkie rzeczy, jakie są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy państwa, czy panowania, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego jest stworzone. On też jest przed wszystkimi i wszystko stoi dzięki Niemu. Możemy też dalej przeczytać, że On też jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Tak chciałoby się czytać dalej, bo te słowa są tak piękne. Ponieważ spodobało się Ojcu, aby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. I to koresponduje z tymi słowami, które były czytane jako takie preludium do kazania, prawda? W Ewangelii Jana. To wszystko, co teraz przeczytałem w liście do Kolosan, gdy czytamy te pierwsze wersety Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było to Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Można porównać sobie te słowa właśnie z listem do Kolosan apostoła Pawła. Te teksty mówią, kim jest Jezus, ale także po co przyszedł. Cena naszego zbawienia była tak wielka, że tylko życie i śmierć Syna Bożego były wystarczające, by ją zapłacić. W Ewangelii Jana też Jezus porównuje siebie do pasterza i mówi, że dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ale też pragnie, żeby te owce, które są poza owczarnią, były w jednej owczarni. Dlatego też głosimy Ewangelię po to, żeby te zagubione owieczki były w jednej owczarni. Żeby uznały Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Z tych tekstów, które też były czytane z listu do Filipian na przykład, czy też innych fragmentach, widać, że mówiliśmy dzisiaj na lekcji o tym, że uczniowie zastanawiali się, kto będzie największy w Królestwie Bożym. A Jezus całkiem inaczej do tego podchodził. Dał nam niesamowity przykład, że jest kimś, kto przyszedł, aby służyć. Jezus służył innym. Misją Jezusa było oddać swoje bezgrzeszne życie, abyśmy mogli żyć wiecznie. Jest naszym pasterzem i pragnie, byśmy Go naśladowali. Jak pamiętamy, Tomasz powiedział: Pan mój i Bóg mój. Pamiętacie, co Jezus powiedział na te słowa Tomaszowi? No właśnie. Dziękuję, siostrze.
że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czy wierzymy, bracia i siostry? My Jezusa nie widzieliśmy, ale mamy świadectwo Słowa Bożego. Mamy działanie Ducha Świętego, które spowodowało, że podjęliśmy decyzję dla Jezusa. A błogosławieni to znaczy jacy? Szczęśliwi. Powinniśmy być szczęśliwi, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa, że możemy o Nim mówić i że możemy żyć na Jego chwałę. Ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ja jestem przekonany o tym, że kim jest Jezus, bo wiem, jak zmienił moje życie. I to świadectwo swojego nawrócenia również może być takim ważnym, bo możemy teologicznie różne rzeczy mówić i głosić w ten sposób Słowo Boże, ale zawsze to świadectwo, z którym się dzielimy z ludźmi swojego nawrócenia, jest takim, które najbardziej działa na umysły i na serca, bo jest autentyczne, bo jest szczere. I Jezus dalej zmienia moje życie, tak samo jak spowodował to, że przyjąłem Go jako Pana i Zbawiciela. Chociaż czasem, tu jak brat powiedział na lekcji, muszę wbić się w pierwsze, czasami mu w tym niestety przeszkadzam, w tym prowadzeniu do tego niebiańskiego Kanaanu. Nie widziałem Boga, ale codziennie Go doświadczam przez działanie Ducha Świętego. Mogę Go poznawać i kroczyć z Nim przez życie. Jeden z niestety nieżyjących już pastorów, Roman Chalupa, kiedyś powiedział takie słowo, takie zdanie, że Jezus musi mieć niesamowite poczucie humoru, zbawiając takich grzeszników jak my. Ale na szczęście On nas kocha i doskonale nas rozumie, przez co przechodzimy. Więc chce jak najbardziej nam pomóc, tylko nie może czegoś zmieniać w naszym życiu na siłę, jak mówiliśmy na początku. Wielki jest nasz Bóg. Potrafi wyciągnąć każdego z największego bagna. Wiedząc, co Jezus zrobił i robi dla nas i wierząc w to, bo sama wiedza nie wystarczy, to chyba rozumiemy, powinniśmy z wielką wdzięcznością Go uwielbić, wywyższyć i żyć na Jego chwałę i na Jego warunkach, bo one są dla nas najlepsze. Naśladować Go. Gdy On będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu, będziemy takim listem Chrystusowym dla innych. Dla tych, którzy Jezusa jeszcze nie poznali, nie przyjęli. Przeczytam taki fragment właśnie z listu do Koryntian. Z drugiego listu do Koryntian. Trzeci rozdział, wersety od 1 do 6. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, wersety od 1 do 6. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? Wy jesteście naszym listem napisanym na naszych sercach, który znają i czytają wszyscy ludzie. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusa, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach ludzkich serc. A taką ufność mamy przez Chrystusa do Boga. Nie jakobyśmy sami z siebie zdolni byli coś pomyśleć, ale nasza zdolność jest z Boga, który też uczynił nas zdolnymi sługami nowego przymierza. Nie litery, ale ducha, bo litera zabija, zaś duch ożywia. Tu przypominają się słowa z lekcji jednej siostry, która właśnie mówiła o tym duchu. Czy my w duchu pewne rzeczy robimy? Czy robimy pewne rzeczy jako takie formalne, które gdzieś tam z przyzwyczajenia się pojawiają? My, którzy przyjęliśmy Jezusa, jesteśmy tu po to, aby innym Go głosić. Jesteśmy współpracownikami Boga w celu głoszenia Ewangelii. Czy jestem listem Chrystusowym? Takie pytanie zadaję sobie i zadaję wam. Czy gdy ludzie na nas patrzą, to mogą powiedzieć tak, to jest reprezentant Boga, to jest reprezentant Chrystusa. Z tych tekstów wynika jeszcze jedna ważna rzecz. Czy próbujemy sami o własnych siłach próbować się zbawić przez jakieś uczynki, przez to, że jestem w tym kościele, a nie innym? Czy pokładam nadzieję tylko w Jezusie? Jezus mówi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A apostoł Paweł właśnie pisze do Koryntian w 5 wersecie, który już czytałem, nie jakobyśmy sami z siebie zdolni byli coś pomyśleć, ale nasza zdolność jest z Boga. W nas, jako ludziach, nie ma nic dobrego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, mówi Słowo Boże.
Wszystko, co dobrego czynimy w naszym życiu, dzieje się dzięki łasce Jezusa, Jego miłości. Będziemy na zakończenie tego nabożeństwa śpiewać pieśń W ślad za Tobą, Zbawicielu. Tam jest taki, to jest chyba ostatnia zwrotka, gdy będziemy śpiewać tak. Gdybyś wiódł mnie przez cierpienia, drogą bólu, łez i trwóg, wytrwać chcę przy Twoim boku, boś Ty Zbawca mój i Bóg. I tak wierzymy i mam nadzieję, wierzyć będziemy. W książce Życie Jezusa Ellen White zapisała takie zdanie. Jedynym warunkiem uzyskania przez ludzi wolności jest ich zjednoczenie się z Chrystusem. Prawda was wyswobodzi, a prawdą jest Chrystus. Na zakończenie otwórzmy list do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział i pierwsze dwa wersety. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. U kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Prawda was wyspowodzi, a prawdą jest Chrystus, nasz Bóg. Amen.